Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w naszej zdalnej historii. Kontynuujemy tematy XVII-XVIII wieczne. Zostajemy w czasie, w którym tak naprawdę Polska traciła na swojej ważności, traciła swoją reputację na świecie. Oczywiście znajdą się dwie szkoły. Jedna będzie mówiła, że to przez złych naszych sąsiadów, którzy knuli za naszymi plecami, bo nie podobał im się nasz ustrój, nie podobały im się nasze rozwiązania i chcieli Polskę zniszczyć, i pewnie oni będą mieli trochę racji, ale rację będzie miała też ta druga szkoła, która mówi, że przez warcholstwo, zaprzaństwo, ciągłe kłótnie, wojny domowe, niezgodę na jakiekolwiek reformy ustrojowe, to sama polska szlachta, więc naród szlachecki, panowie szlachta, pozwolili sobie właśnie na to, żeby Polska została rozkradziona, i to tak naprawdę oni tego nie widzieli do samego końca. Nie widzieli tego, co się dzieje z Polską, dlatego że bardzo zajęci byli, szczególnie magnaci, swoimi biznesami, swoimi ziemiami, utrzymaniem swoich prywatnych armii. A skoro mam w portfelu pieniądze, mówiąc teraz już zupełnie przenośnie, z kranu leci ciepła woda, chociaż oni wtedy, wiadomo, takich instalacji wodnych jak my to nie mieli, ale rozumiecie, o co chodzi, że jeżeli mam dobrobyt, dobrze mi się wiedzie, to co ja będę się jakoś tam polityką interesował, bo przecież polityka to jest domena oszustów, domena tych ludzi, którzy chcą się dorobić. No czy nie jest tak dzisiaj też, czy dzisiaj tak też nie podchodzi się do rzeczywistości, że polityką to zajmują się tylko oszuści, łgarze, dranie i ludzie, którzy chcą nas, uczciwych ludzi, którzy chcą po prostu sobie w świętym spokoju żyć, ograbić? No trochę tak jest, więc musimy się zastanowić, moi drodzy, w którą stronę zmierzamy. Ale ja nie będę tu filozofował, taką wam tylko myśl dam do refleksji. A dzisiaj temat Rosja. Rosja na przełomie XVII i XVIII wieku, jesteśmy już tutaj. Budowa Imperium Rosyjskiego, więc tak naprawdę car Piotr I Wielki oraz caryca Katarzyna i to, do czego oni doprowadzili w czasie swojego panowania i dlaczego to właśnie Rosja de facto zajęła miejsce Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej i dlaczego tak się stało. Chociaż to pewnie kontrowersyjna teza, z którą być może część osób się nie zgodzi, ale ja tak uważam, że to właśnie Rosja wskoczyła w miejsce Rzeczpospolitej, kiedy Rzeczpospolita całkowicie straciła na swoim znaczeniu szczególnie po tej wojnie domowej, po potopie szwedzkim, po abdykacji Jana Kazimierza, potem po tragicznych rządach Michała Korybuta-Wiśniewieckiego. Jan III Sobieski próbował, ale poszedł drogą Jana Kazimierza, czyli próbą podążania opcją profrancuską, dokonania tych samych reform, które nie udały się Janowi Kazimierzowi. No a później to już był dramat wyboru Sasa na tron Polski, który w 1717 na Sejmie Niemym oddał Polskę w ręce właśnie tej rodzącej się i budzącej do potęgi Rosji. Rosji wówczas Piotra I Wielkiego. I właśnie o tej Rosji dzisiaj krótko sobie powiemy. Zapraszam. Plan dzisiejszej lekcji to Rosja, Europa w XVII wieku, rządy Piotra I, reformy oraz Wielka Wojna Północna, walka o władzę po śmierci Piotra I i rządy Katarzyny II. Więc zapraszam, moi drodzy, w podróż w czasie na przełom XVII i XVIII wieku. Na samym początku, moi drodzy, Rosja, Europa w XVII wieku. Rosja w XVII wieku w Europie była widziana jako tak naprawdę Azja, że to był kraj dziki, nieumyty, niecywilizowany, sami analfabeci i że w ogóle w Europie nikt się tam za bardzo tą Rosją nie przyjmował, bo bardziej utożsamiano ich z Mongołami niż z Europejczykami. To się zmieniło, moi drodzy, właśnie kiedy Rosja zaczęła sięgać po tereny, które dotychczas były domeną Rzeczpospolitej. Szczególnie chodzi tutaj o Ukrainę Zadnieprzańską, czyli tereny na wschód od Dniepru z Kijowem włącznie. No a Kijów to już jest jednak najbardziej na wschód wysunięta stolica dawnej europejskiej cywilizacji, bo nikt Moskwy tak nie traktował jeszcze wtedy. Stąd też, moi drodzy, skoro Rosja urosła tak bardzo, że była w stanie zająć Kijów, no to zaczęło być postrzegane przez część państw europejskich jako dobry partner do handlu, z tym, że Rosja nie miała jeszcze wówczas dostępu do Bałtyku.
tak naprawdę jedyny dostęp do morza, jaki miała, i to też pośrednio, to było Morze Czarne, a handel bezpośredni mógł się odbywać tylko i wyłącznie, moi drodzy, przez Archangelsk, a więc port położony nad Morzem Białym, które no, przez dużą część roku było zamarznięte. Wybaczcie mi mapę po rosyjsku, ale będę wam tłumaczył, co na tej mapie jest. Tu jest Archangelsk, tak? A więc, moi drodzy, to był jedyny port w XVII wieku, z którego Rosja mogła w różnych kierunkach prowadzić handel, a wiadomo, że te tereny, te Morze Białe zamarzało, więc no, był z tym dość spory problem. Rosja, kiedy uzyskała właśnie te tereny, o których mówiłem, czyli tutaj Ukrainę Zadnieprzańską i tereny Smoleńszczyzny, właśnie wtedy zaczęła być postrzegana jako partner do handlu no, międzynarodowego z państwami Zachodu. Władcy Rosji coraz bardziej uświadamiali sobie korzyści, które mogą mieć w handlu z państwami zachodnimi. Stąd też priorytetem polityki rosyjskiej już przecież w XVII wieku było zdobycie inflantów tych terenów tutaj, żeby uruchomić handel bałtycki, a także pokonanie Turcji, żeby uzyskać porty czarnomorskie. A więc to, co zaznaczyłem teraz na zielono, to są właśnie takie priorytety polityki ekspansyjnej władców Rosji w XVII, no i później wiadomo w XVIII wieku. W ogóle ta mapa, to może powinienem od tego zacząć, to jest rozwój terytorialny Rosji od 1613 do 1914. I teraz różnymi kolorami, jak widzicie, zaznaczone są różne lata, w których dane ziemie były przyłączane do Imperium Rosyjskiego. Więc teraz, moi drodzy, żebyśmy wiedzieli, o jakiej Rosji rozmawiamy, to w momencie śmierci Piotra I Wielkiego, tak naprawdę tereny, które były przynależne Rosji, to jest wszystko to, co jest zaznaczone tym kolorem jasno-zielonym. A więc trzeba, moi drodzy, powiedzieć, że Rosja już wtedy była państwem no, ogromnym, największym państwem na świecie, które rozciągało się przez 3 kontynenty wówczas. No, Alaska jeszcze nie, ale dopiero później. Przez 3 kontynenty de facto, bo już tutaj liczę właśnie jako Amerykę. I było to państwo, moi drodzy, które no, było pewnego rodzaju pariasem na arenie międzynarodowej, dlatego że no, pomimo swojego ogromu nie miało żadnego wpływu na politykę światową. I dopiero właśnie wybór zaczynał, dopiero wtedy, kiedy na tron wstąpił Piotr I Wielki, sytuacja zaczęła się zmieniać. Ale o tym, moi drodzy, za chwilkę, tak? Więc tutaj trochę przesadziłem z tą granicą. Powinienem ją tak mniej więcej poprowadzić, tak? Więc, moi drodzy, to państwo było już wówczas ogromne. W momencie śmierci właśnie Piotra I Wielkiego, ale tak jak mówię, przed jego reformami było odcięte zarówno od Morza Czarnego, jak i od Morza Bałtyckiego, więc może, moi drodzy, zacznijmy od tego, w jaki sposób Piotr I Wielki doszedł do tak wielkiej władzy. Piotr I Wielki, moi drodzy, przede wszystkim uznał, że no, nie może tak być, że Rosja będzie cały czas takim postrzegane jako takie państwo zaściankowe. Sam Piotr Wielki był człowiekiem, który no, miał ambicje, był zdolny i uważał też, że powinno się jak najwięcej wzorców zachodnich przyjąć do Rosji po to, żeby no, przede wszystkim zmniejszyć ten strach kulturowy przed handlem z Rosją, bo jeżeli Rosjanie będą wyglądali jak Europejczycy, będą rozmawiali jak Europejczycy, no to wtedy wiadomo, że te stresy, które wynikały w kontaktach handlowych i które pewnie jeszcze były naznaczone tym szaleństwem Iwana Groźnego, no zostaną przełamane. Dlatego też Piotr I Wielki, zanim jeszcze został carem, został wysłany w tak zwane Wielkie Poselstwo. To jest jakby rycina, która przedstawia właśnie to Wielkie Poselstwo. Tak to zostało nazwane w historii Rosji.
jako pewien taki punkt przełomowy w dziejach tego państwa. Wielkie Poselstwo to jest oficjalna nazwa rosyjskiej misji dyplomatycznej podróżującej po Europie Zachodniej w latach 1697-1698, gdzie przebrany za kupca, całkowicie incognito, Piotr I Wielki zdobywał doświadczenie, w jaki sposób produkuje się statki, prowadzi się handel, ale tak naprawdę z tego incognito to tak trochę się wszyscy podśmiewali, bo Piotr I Wielki był charakterystycznym człowiekiem, był bardzo wysoki, miał atletyczną posturę, byśmy dzisiaj powiedzieli, że był fit, no i całe jego otoczenie oddawało mu jednak pewien taki hołd monarszy, więc to jego incognito to taka trochę, mówiąc współczesnym językiem, ściema, bo wszędzie, gdzie przybywał na jakiś dwór, czy to dwór saski, czy to dwór angielski, no to witano go jak przyszłego cara, więc ta bajka o tym, że on tam podróżował incognito, być może pozory rzeczywiście były zachowywane, ale była raczej na cele propagandy wewnętrznej niż rzeczywiście miało to mieć jakiś cel polityczny. Więc kiedy ten Piotr I Wielki nawet zatrudnił się jako cieśla okrętowy w Holandii, żeby zobaczyć, jak buduje się najlepsze statki w Europie, to kiedy wrócił do Rosji, kiedy stał się carem, został w 1689 roku wybrany carem, wtedy miał 17 lat, później odbyła się właśnie ta podróż, gdzie on był incognito. Skończyła się stara Rosja, bo nie chciałbym powiedzieć czegoś za dużo, dlatego że Piotr I Wielki uważał, że należy otworzyć się na świat, otworzył się na Europę i jakby zrezygnował z takiego tradycyjnego niewchodzenia w sojusze z państwami katolickimi, wszedł w sojusz z Ligą Świętą przeciwko Turcji. Motyw miał czysto pragmatyczny, czysto taki egoistyczny, moglibyśmy powiedzieć, dlatego że bardzo zależało mu właśnie na tych terenach, czyli zależało mu na dostępie do Morza Czarnego. Stąd też twierdził, że sojusz z katolicką Ligą Świętą nie przyniesie mu ujmy na honorze, a może dzięki temu zdobędzie bardzo ważne tereny, dzięki którym, moi drodzy, otworzy się na świat. W 1696 roku zostaje zdobyty Azow, czyli port na Morzu Azowskim, który bezpośrednio prowadził do Morza Czarnego, więc po tym sukcesie car postanowił rozprawić się z Turcją, a w 1697 wysłał do Europy propozycję dyplomatyczną utworzenia antytureckiej koalicji i osobiście wziął w tym poselstwie również udział. Prusy i Anglia nie zdecydowały się na dołączenie do tego sojuszu antytureckiego i wtedy też jakby w Piotrze Wielkim obudził się pewien kompleks, że być może oni nie chcieli ze mną gadać, nie chcieli przystać na moje warunki, dlatego że pochodziłem z jakiegoś takiego dziwnego azjatyckiego państwa. I wtedy też, po powrocie z tego poselstwa, postanowił zmienić obyczaja. Więc jakby pierwsze reformy Piotra I to była kwestia obyczajów. Wiadomo, że jeżeli ludzie do czegoś się przyzwyczaili i coś było dla nich ważne, to nagle ich z tego wyrwać, to będzie powodowało bunt. Pierwsza zmiana w 1699 to wszystkim oprócz duchownych i chłopów kazał ogolić brody. Wydawać by się mogło to głupie i jakieś takie, po co kazać ludziom golić brody, ale broda była symbolem szlachectwa u Rosjan, a Piotr I Wielki, który chciał upodobnić Rosjan, czy bojarów rosyjskich, szlachtę rosyjską do szlachty europejskiej,
musiał sprawić, żeby nie wyglądali oni jak pospolici zwykli chłopi. I on pomyślał sobie, że skoro zacznie od cechy zewnętrznej, od takiej cechy fizycznej, no to wtedy jakby zmieni się też mentalność tych bojarów. No, było z tym trochę problemów, bo oprócz tego golenia brud to kazał również nosić ciuchy na wzór niemiecki, kazał mężczyznom palić fajki, a kobietom, szlachciankom kazał uczyć się tańczyć i uczestniczyć w życiu towarzyskim, a więc postanowił dekretem zmienić obyczaje szlachty rosyjskiej i dostosować ich do Zachodu. No tu widzimy taką najsłynniejszą rycinę właśnie z tego czasu golenia brody, gdzie ubrany właśnie w taki, na taki sposób zachodni, goli broda, na siłę wręcz takiemu bojarowi próbuje tę brodę obciąć. To tak troszkę mówimy o tym humorystycznie, ale na pewno tym bojarom nie było do śmiechu, jeżeli im kazał się caro golić, a jeżeli ktoś nie chciał, to go siłą zmuszano do golenia. Zmienił, moi drodzy, też kalendarz. Kalendarz, który do tej pory był od rzekomej daty stworzenia świata, czyli podobnie jak Żydzi, zaczął liczyć lata tak jak zachodnia Europa, chociaż zachowano kalendarz nadal juliański, czyli kalendarz cerkiewny, no, który jest od kalendarza gregoriańskiego różny tam o te kilkanaście dni. Zreformował, moi drodzy, również ustrój państwa. I to była tak naprawdę pierwsza, najważniejsza reforma w państwie, dlatego że przede wszystkim zniósł dumę bojarską. Likwidacja dumy bojarskiej. A więc no, zlikwidował tak naprawdę jakiekolwiek protezy czy resztki demokracji szlacheckiej w Rosji, która nigdy nie istniała, ale ta duma bojarska była pewnym takim właśnie, pewną namiastką Sejmu. Więc kiedy on w 1711 roku likwiduje dumę bojarską, można powiedzieć, że jest to początek tak naprawdę rosyjskiego absolutyzmu. Dlatego, że w to miejsce powołał tak zwany senat rządzący, który wybierał już tylko on, czyli car. A więc car stawał się władcą absolutnym. W skład tego senatu wchodziło 9 senatorów, którzy no de facto byli takimi ministrami i decyzję o ich powołaniu czy odwołaniu podejmował tylko i wyłącznie Piotr I Wielki. I każdy z takich senatorów zajmował się konkretnymi sprawami, więc miał, można powiedzieć, tekę, tak? Czyli miał swój resort, którym musiał się zajmować. Podzielił również Rosję administracyjnie na gubernie, a więc byśmy powiedzieli, moi drodzy, że no to tak jak nasze województwa. Chodziło o to, żeby uporządkować sprawy podatkowe, uporządkować sprawy polityczne i na czele każdej guberni stał gubernator, który był mianowany przez cara i podległy właśnie temu senatowi rządowemu. Miasta z kolei, moi drodzy, otrzymały samorząd lokalny. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ustrój państwa skopiował z takich wzorów, powiedzmy sobie, francusko-pruskich, a więc takich, które były już przetestowane w państwach zachodnich. Najbogatszym mieszczanom nadano prawo nabywania ziemi po to, żeby mogli otwierać swoje manufaktury, zakłady produkcyjne pozwolono wykorzystywać w tych zakładach chłopów, a więc gospodarka Rosji tak naprawdę ruszyła. Ten ustrój, który panował w Rosji, nazywał się samodzierżawiem, tak? Samodzierżawie, a więc po polsku mówiąc samowładco, tak? Samodzierżawie, czyli samowładco, a więc no pewna właśnie taka rosyjska odmiana monarchii absolutnej. I żeby jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowość cara, to zmieniono, ujednolicono stan szlachecki, bo do tej pory
Stan szlachecki dzielił się na dwie części. Dworianie, to była rosyjska arystokracja, ludzie, którzy blisko cara, no i byli bojarzy. Czyli pozostała ta średnia czy drobna szlachta. I scalono to i z tego wszystkiego powstali bojarze, czy też szlachta, jednolity stan szlachecki. A dziedziczyć mógł tylko jeden syn. Dlaczego zrobiono tak? Dlatego, żeby ziemie rosyjskie i szlachta nie rozdrabniała się, a dodatkowo można byłoby uzyskać od tej szlachty ludzi, którzy mogliby służyć państwu, czyli służyć rosnącej i tworzącej się machinie administracyjnej. I tutaj trzeba powiedzieć o kolejnej reformie. Piotr I wprowadził tak zwaną tabelę rang. Tabela rang, czyli jakby taka ścieżka, podwójna ścieżka, bo była ścieżka wojskowa i ścieżka administracyjna, tego jak można awansować w państwie. To były takie szczegółowo, tutaj mamy przykład takich rang, jak można było awansować w państwie rosyjskim. Tabela rang, którą wprowadzono w roku 1722, zakładała 14 stopni awansów w armii i w administracji, po których mogli awansować ludzie w służbie cara. W armii, rozpoczynając od chorążego, można było skończyć na feldmarszałku, a w administracji najniższym urzędem był rejestrator, a można było skończyć na kanclerzu. I niezależnie od pochodzenia, czy ktoś pochodził ze szlachty, czy ktoś pochodził z mieszczaństwa, musiał zaczynać od najniższych funkcji. Czyli było to w pewnym sensie stworzenie takiego państwowego etosu służby, który no, Piotr I Wielki zaczerpnął wprost z tego modelu pruskiego. Tabela dawała również możliwość zdobycia szlachectwa. Szczególnie to było dla mieszczan, którzy chcieli brać udział właśnie w tym wyścigu szczurów, jakbyśmy mogli to określić. Każdy oficer lub urzędnik uzyskiwał szlachectwo, jeżeli uzyskał 11 stopień. Z kolei osiągnięcie 5 stopnia umożliwiało audiencję u cara, a więc bardzo mocno car Piotr I Wielki zbiurokratyzował swoje państwo i uważał, że to będzie najlepsza droga do stworzenia silnego państwa. Państwa, które można będzie trzymać, bardzo brzydko mówiąc, za gębę, a więc takie, które będzie można, moi drodzy, bardzo silnie kontrolować. Wprowadził również w swoich reformach przymus szkolny. Oczywiście nie dla dzieci chłopów jakichś tam, tylko dla mężczyzn od 10 do 15 roku. Zreformowano również alfabet, z cyrylicę klasyczną, z wieloma znakami, przygłosami i tak dalej. Zamieniono na grażdankę, która de facto obowiązuje w Rosji do dzisiaj. No i moi drodzy, w tych reformach zreformowano również armię. Armia została zmodernizowana, unowocześniona. No ale pojawił się jeden przeciwnik tych wszystkich reform. Jak pewnie możecie się domyślać, był to Kościół. Cerkiew prawosławna, która do tej pory była takim recenzentem, czy też pewnym takim wyznacznikiem kierunku polityki carów, dlatego że to zawsze car był koronowany w cerkwi i duchowieństwo prawosławne miało ogromny wpływ na politykę Rosji, no to się zmieniło. Kiedy umarł patriarcha moskiewski, Piotr I Wielki, który miał jakby prawo ze względu na właśnie ten bizantyjski model chrześcijaństwa, gdzie cesarz ma wpływ na obsadę stanowisk kościelnych, przez 20 lat nie mianował nowego patriarchy moskiewskiego, a w 1721 roku utworzył tak zwany Najświętszy Synod. Niech was nie zmyli świętobliwa nazwa.
To była instytucja, która miała kontrolować kler prawosławny i miała kontrolować samą cerkwię. Zasiadali w niej duchowni, których powołał sam car po to, żeby patriarcha moskiewski nie robił sobie samowoli. Ale żaden duchowny nie stał na czele tego Najświętszego Synodu. Na czele stał świecki urzędnik. Więc tak naprawdę to car stał się głową kościoła. I to było, moi drodzy, celowe, bo car Piotr I wiedział doskonale, że nie uda mu się wprowadzić reformacji w Rosji na wzór zachodni, dlatego że jakby niechęć zwykłych, prostych Rosjan do nowinek czy do zmian, też gorliwa wiara w większości ludu rosyjskiego jest tak silna, że żadne zmiany teologiczne nie mogą przejść. Dlatego podszedł do tego od drugiej strony i zrobił siebie Henrykiem VIII, ale w zupełnie inny sposób. Moi drodzy, ten rok 1721 to jest, moi drodzy, rok, który jest bardzo ważny, dlatego że jest to przede wszystkim rok zakończenia Wielkiej Wojny Północnej, rok utworzenia Najświętszego Synodu, ale również po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie Północnej, o której zaraz powiemy troszkę bliżej, chociaż nie będę się zagłębiał w militaria, bo tego nie lubię. Rok 1721 to jest rok, w którym Piotr I Wielki przyjmuje tytuł imperatora Wszechrosji. I tak naprawdę dopiero teraz staje się tytularnym cesarzem i dopiero teraz staje się wielkim władcą, podkreślając tym samym ogromne mocarstwowe plany swojego panowania. A więc 1721 car Piotr I Wielki już nie jest tylko carem Rosji czy carem Rusi, ale staje się imperatorem Wszechrosji, czyli pokazuje, że Rosja staje się państwem, z którym każdy będzie się musiał liczyć. Moi drodzy, to teraz przejdźmy do Wielkiej Wojny Północnej. Naprawdę bardzo szybko, dlatego że no ja wojen nie lubię strasznie. Musicie mi to wybaczyć, a każdy ma swoje różne to, co lubi i to, czego nie lubi. Moi drodzy, pod koniec XVII wieku Rosja utworzyła antyszwedzką koalicję, dlatego że zależało jej bardzo na zdobyciu inflantów. W tej antyszwedzkiej koalicji, w skład tej antyszwedzkiej koalicji, moi drodzy, wchodził nie kto inny jak Saksonia. W skład tej koalicji wchodziła również Dania, Brandenburgia i pośrednio Rzeczpospolita. Dlaczego pośrednio? Dlatego, że tak naprawdę Rzeczpospolita i Saksonia była wówczas rządzona przez tego samego króla, była połączona unią personalną i formalnie nie była stroną tej wojny, ale większość operacji militarnych, które było które jakby odbywały się w czasie tej wojny, były prowadzone właśnie na terenach polskich, a więc po raz kolejny Polska stała się pionkiem, Polska stała się kozłem ofiarnym. Na terenie Polski stacjonowały wojska rosyjskie, dlatego że król Polski i wielki elektor Saski August II był fatalnym władcą. Zresztą ten przydomek mocny, który mu Prusacy wymyślili, to tak naprawdę on nie odnosił się do tego, że on był wybitnej siły fizycznej, ale chodziło głównie o to, żeby podkreślić, że no nie jest zbyt inteligentnym człowiekiem, że wszystko co ma, czy jedyne co posiada, to jest właśnie ta siła fizyczna. Więc moi drodzy, August II w 1700 roku wkracza do Inflant. Oczywiście nie po to, żeby te inflanty, które do tej pory są szwedzkie, odzyskać dla Polski, ale August II miał bardzo ambitny plan, taki też egoistyczny, żeby z inflantów zrobić swoje księstwo dziedziczne, w którym będzie mógł urzędować jego następcy i też będzie to element i przyczyna
wzrostu jego bogactwa. Szwecja na nieszczęście Augusta II zdołała się obronić. Król Karol XII w 1712 roku pokonał wojska rosyjskie pod Narwą i wkroczył na tereny Rzeczpospolitej. Działania wojenne na terenie Polski, wojna domowa w Polsce, która wybuchła, gdzie ścierały się opcja habsburska i opcja profrancuska, tak naprawdę były na rękę tylko jednej osobie, mianowicie były na rękę Piotrowi I Wielkiemu, czyli Rosji. Car mógł się wtedy przygotować do kontrofensywy. Przetopiono dzwony na armaty. No, za to cerkiew też miała wielkie pretensje do cara Piotra I, ale car rzeczywiście zwiększył liczbę swojego wojska, stworzył znakomitą artylerię i już w 1702 roku tak naprawdę rozpoczyna się okres kontrofensywy rosyjskiej, ale już wtedy August II się nie liczy, dlatego że August II w pewnym sensie został zmuszony do podpisania separatystycznego pokoju czy rozejmu z Karolem XII. No ale wtedy Piotr I Wielki stwierdził, że weźmie Augusta pod swoje skrzydła. Oczywiście nie było już mowy o przekazaniu Inflant Polsce, a August II, który pozostał pokonany i z wielką armią rosyjską na terenie Rzeczpospolitej, no nie miał zbyt dużego wyboru, tylko zgodzić się na tę opiekę. I tak naprawdę, kiedy no, Rosjanie weszli już do Polski za czasów Piotra I Wielkiego, to nie wyszli z niej już aż do rozbiorów, a potem co się działo, to już wiemy. Do największego sukcesu wojsk rosyjskich i do ostatecznej klęski wojsk szwedzkich dochodzi na terytorium Ukrainy w bitwie pod Połtawą w 1709 roku. Bitwa pod Połtawą 1709 i tak naprawdę był to kres wielkości Szwecji. Oczywiście ta wojna jeszcze trwała, ale Szwedzi zostali całkowicie zdominowani. Oni pokonani byliby wcześniej, gdyby nie to, że Piotr I zaangażował się jeszcze w walce z Turcją o basen Morza Czarnego. Tam poniósł kilka porażek, ale tak naprawdę Szwecja po Połtawie została całkowicie odcięta. W 1721 roku zostaje podpisany pokój w Nystad, który nadawał Piotrowi I Wielkiemu Estonię, Ingrię, część Karelii oraz Inflanty. Czyli tak naprawdę to wszystko tutaj na mocy pokoju w Nystad trafiało do Rosji. Więc Rosja uzyskiwała szerokie okno na świat poprzez porty bałtyckie. Piotr I Wielki natychmiast wykorzystał to zwycięstwo, założył tutaj w najbardziej oddalonym punkcie Zatoki Fińskiej miasto, które nazwał, oczywiście on mówił, że nie na swoją cześć, tylko na cześć świętego Piotra, Petersburgiem. Miasto, które było wielkim projektem, które miało podkreślić potęgę Piotra I Wielkiego, budowane na bagnach, na terenach podmokłych. Mnóstwo, tysiące robotników zginęło przy budowaniu tego miasta, ale ono miało być właśnie taką wizytówką europejskiej Rosji, wizytówką nowego mocarstwa, które powstaje na gruzach dawnych mocarstw, szczególnie Szwecji oraz Polski. I właśnie dlatego uważam, że Rosja zajęła polskie miejsce, dlatego że korzystała z tego polskiego dziedzictwa, szczególnie w Inflantach, którego Polacy po prostu nie byli w stanie utrzymać. Piotr I Wielki, moi drodzy, umiera w 1725 roku i zaczyna się po jego śmierci walka o władzę. Walka o władzę tak naprawdę pomiędzy różnymi koteriami, dlatego że Piotr I Wielki nie miał syna. Miał dwie córki. Miał córkę Annę i córkę Elżbietę I. Kiedy one rządziły razem, tak naprawdę umocniono pozycję bojarów przez wzmocnienie ich praw do ziemi, umocnienie władzy nad chłopami,
i jednocześnie nie uszczknęło to niczego z władzy imperatorskiej, więc można powiedzieć, że córki miał mądre, podobnie jak on sam był mądry, ale kiedy Elżbieta umiera bezpotomnie, trzeba było wskazać następcę do tronu. I tym następcą stał się Piotr III, który był ostatnim wnukiem Piotra Wielkiego, czyli synem jego córki Anny. Był on księciem Holsztynu, dlatego że został ożeniony z tamtejszą księżniczką, ale był niepopularny wśród bojarów, dlatego że no, mieszkał w państwie protestanckim i uważali, że on jest, no, nie ma talentów władczych. Za to jego żona Katarzyna, która tak naprawdę nazywała się Zofia von Anhalt und Zerbst, była ogromnie popularna wśród bojarów. Przeszła na prawosławie, zmieniła imię z Zofia na Katarzyna, ale jej większym sukcesem było to, moi drodzy, że kiedy zobaczyła, że cieszy się ogromną popularnością, a jej mąż jest traktowany jak ostatni popychadło przez bojarów, żeby nie powiedzieć brzydziej, to Katarzyna sprokurowała zamach na swojego męża Piotra III, więc Piotr III umiera za pozwoleniem swojej szanownej żony, a Katarzyna po jego śmierci zostaje ogłoszona imperatorką, więc tak naprawdę ta dynastia Romanowów to ona niewiele miała już wtedy wspólnego z tą krwią Romanowów. Katarzyna II, którą zaraz wam pokażę, zwana w Rosji Wielką, ostatnio bodaj na Netflixie pojawił się serial na jej temat, była kobietą niezwykle groźną, była kobietą, która chciała, żeby ludzie uważali ją za władczynię oświeconą, utrzymywała kontakty z Wolterem, pisała listy, a tak naprawdę w polityce wewnętrznej używała najbardziej brutalnych i najbardziej ordynarnych metod prowadzenia polityki. Ucisk chłopów, konfiskata majątków kościelnych, likwidacja większości klasztorów i za pieniądze z tak naprawdę takiej chamskiej protestantyzacji i reformacji prawosławia spłaciła tak naprawdę wszystkie długi i chciała opłacić swoich żołnierzy walczących w wojnie siedmioletniej 1756-1763. Zniszczono tak naprawdę to, o co się wystarał jej dziadek po mężu, czyli Piotr I Wielki, mianowicie zniszczono sieć szkół. Na własność państwa oprócz ziemi przeszły setki tysięcy chłopów pańszczyźnianych. Nastąpił totalny, ogromny ucisk. W miastach tworzono wprawdzie szkoły podstawowe i średnie, ale miast było niewiele i tych szkół również powstało niewiele. Zaczęła bardzo popularne w późniejszych latach zsyłki ludzi na Syberię. Tam organizowała pierwsze prace przymusowe. Doprowadziła tak naprawdę, moi drodzy, do likwidacji autonomii kozaków zaporowskich w 1764 roku, a więc rzeczywiście wielka była, przez to, że no była bardzo sprawnym politykiem, ale tyle sprawnym, co całkowicie bezwzględnym. I to właśnie ona, caryca Katarzyna, jest realną twórczynią zamordystycznego, mówiąc brzydko, takiego nie liczącego się z nikim i z niczym mocarstwa rosyjskiego, którego najgorsze cechy zostaną będą potem kontynuowane w XIX wieku i potem przejęte, i to trzeba powiedzieć wprost, przez
czerwonych komunistów w 1917 roku, bo metody były dokładnie te same. A propos tej wojny siedmioletniej, 1756-1763, była to wojna tak naprawdę o hegemonię w Europie Środkowej. Wtedy tak naprawdę Polska już się całkowicie nie liczyła, bo Polska była już wówczas od 1717 roku, czyli od Sejmu Niemego, była, moi drodzy, no, protektoratem rosyjskim, a więc całkowicie nie liczyła się już w polityce europejskiej. To, że jeszcze posiadała spore terytorium, to tylko tak naprawdę był już kres dawnej chwały, a rozgrywana była przez obce siły. Były dwa sojusze. Portugalia, Wielka Brytania i Prusy po jednej stronie, a po drugiej stronie Hiszpania, Francja, Rosja, Austria, Saksonia i Szwecja. Wojna toczyła się, tak jak mówię, o dominację tak naprawdę w Europie Środkowej. Wojska rosyjskie zajęły ogromne tereny Prus. Praktycznie całe Prusy zostały zajęte przez wojska rosyjskie. Prusy tak naprawdę były już na skraju załamania. Prusy miały się poddać i zostać wchłonięte, ale władcę uratowała wtedy śmierć Elżbiety I, która była zwolenniczką likwidacji Prus. I tak naprawdę to, że do władzy wówczas, właśnie wtedy, dochodzi pochodząca dokładnie stąd, spod Szczecina, Katarzyna II, która jest przychylna Prusom, bo z tych Prus de facto pochodzi. Pochodzi z tej tradycji, pochodzi z tego klimatu politycznego, więc moi drodzy, sympatyzujący z Fryderykiem II mąż Katarzyny, Piotr III, nakazał swoim armiom odwrót do Rosji i nastąpił tak zwany cud domu brandenburskiego. Nastąpił, moi drodzy, nastąpiło zwycięstwo. Czy może zwycięstwo za dużo powiedziane, ale nie dokonała się hańba i nie dokonała się klęska Fryderyka II, więc ten Miracle des Hauses Brandenburg, określenie, które wymyślił sam Fryderyk II dla tej sytuacji śmierci Elżbiety I Romanowej i całkowitemu odwróceniu sojuszu przez jej siostrzeńca, zawdzięczał Fryderyk II tak naprawdę istnienie swoich państw, no tak, bo jeszcze Brandenburgia i Prusy jeszcze wtedy nie były złączone. Polityka międzynarodowa Katarzyny II była, można ją określić jednym słowem, mianowicie ekspansja. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby rozszerzać się, a wiadomo, jak się rozszerzyło. Katarzyna II zdobyła Polskę w rozbiorach, zdobyła, moi drodzy, tereny na dalekiej Syberii, zdobyła wiele terenów na rzecz, znaczy od Turków. No ale sukcesy to również osadzenie swojego kandydata na tronie polskim, że tu kochanka, z którym miała dziecko, córeczkę Annę, która umarła w wieku 2 lat. Mówię oczywiście o Stanisławie Auguście Poniatowskim. Rosja za czasów Katarzyny II stała się potęgą militarną, potęgą handlową, kontrolującą całe północne wybrzeże Morza Czarnego i całe wschodnie wybrzeże Morza Bałtyckiego. I tak właśnie, moi drodzy, powstało Imperium Rosyjskie, tak powstało państwo, które stało się głównym zaborcą Rzeczypospolitej, chociaż tak naprawdę pomysł nie był Katarzyny, pomysł był pruski, żeby Polskę rozebrać. Katarzyna przyklasnęła temu pomysłowi po Konfederacji Barskiej, która jej mocno nabruździła na wschodzie, ale o tym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać.
Na dzisiaj to tyle. Zachęcam Was bardzo proszę do subskrybowania kanału i do oglądania treści, innych treści z mojego kanału. Zapraszam i dziękuję. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.